Siema ludzie, tutaj Klimek, witam w kolejnym odcinku ze Smite'a. No i dzisiaj będzie Janusz, zwany przeze mnie Januszem. No i to była propozycja jednego z widzów. Tych propozycji otrzymałem kilka. No i każdy kolejny bóg z tych propozycji od was będzie pojawiać się w kolejnych odcinkach. Więc można się spodziewać propozycji z odcinka 19 właśnie w tym tygodniu. Zatem przechodząc już do naszego boga. Jest to bóg przejść i portali, bóg rzymski. Jest magiem, więc zadaje obrażenia magiczne. Zalety to wysoka mobilność, wysokie obrażenia obszarowe, poziom trudności średni. No i jak widać, jak zwykle sobie go wypożyczyłem na jeden dzień, ponieważ nie stać mi na zakup nadal. Teraz przejdziemy do umiejętności. Pierwsza umiejętność to przejście. To jest umiejętność pasywna. Za każdym razem, gdy Janusz przechodzi przez portal lub próg, przemienia się w starego i leciwego człowieka, zyskując dodatkową skalowaną moc magiczną przy następnej umiejętności, którą rzuci. Pierwsza umiejętność to portal. Janusz tworzy portal w świecie. Jeśli zostanie umieszczony na ścianie, utworzy przejście na jej drugą stronę, z którego można skorzystać. Mogą korzystać sojusznicy i Janusz właśnie. Do portalu może wejść z dowolnej strony, lecz po jednej sekundzie zostanie on zamknięty. W przypadku umieszczenia go na ziemi, wrogowie oraz Janusz wpadną do portalu i zostaną teleportowani w przestrzeń powietrzną nad nim. Wrogowie odnoszą obrażenia. No i niestabilny wir, druga umiejętność. Janusz tworzy dwa niestabilne portale, zbyt małe by przejść przez nie, i rzuca je do przodu, zadając obrażenia wrogom na ich drodze. Wrogowie trafieni oboma portalami odnoszą 30% obrażeń przy drugim trafieniu. Trzecia umiejętność, próg. I tutaj próg ma dwa zastosowania. Ma zastosowanie pasywne i aktywne. Pasywne to Janusz zwiększa szybkość ruchu swoją i sojuszników przy każdym przejściu przez portal lub próg. Max 2 kumulacje. No i aktywna, Janusz tworzy wielowymiarową szczelinę. Wrogowie, którzy nad nią przejdą, zostają spowolnieni oraz naznaczeni efektem fazy. Wrogowie pod wpływem fazy odnoszą dodatkowe obrażenia oraz odskalowanej mocy magicznej. No i ultimate poprzez czas i przestrzeń. Janusz wystrzeliwuje na polu bitwy kulę wielowymiarowej energii, wypalając portal na każdej powierzchni napotkanej w promieniu 500. Portale działają przez 10 sekund, mogą być używane przez sojuszników i nie znikają po pierwszym użyciu. Wrogowie trafieni kulą energii odnoszą obrażenia, przy czym skalowanie magiczne wzrasta proporcjonalnie do przebytej przez kulę odległości. W trakcie, i tutaj nie dowiemy się co w trakcie, ponieważ tekst się urywa, jest po prostu zbyt długi, żeby się tu zmieścił. Nie lubię dużo czytać, a ta gra mnie do tego zmusza. Zatem spróbuję Janusza sobie przetestować na mapce Joust 3x3, potyczka. Tak wyglądają składy. Ja jako Janusz, a ze mną w drużynie Thanatos i Nua, a u wrogów Aokwang, Herkules i Cupidyn. Mam nadzieję, że te skurki i poziom mistrzowski u sojuszników to nie tylko na pokaz, że uda się wygrać, bo już moja trzecia gra Januszem dzisiaj i każda przegrana. Niestety pierwsza gra, trochę wcześniej grałem, była z jednym z widzów. Niestety trafiliśmy na takiego sojusznika, który zamiast sobie tutaj nam pomóc, zabijać i ratować w trudnych sytuacjach, w dodatku był strażnikiem, wojownikiem, to był Odyn, to sobie stał, albo sobie chodził gdzieś tam, gdzie indziej, albo wracał do bazy jak na całe zdrowie, a my ginęliśmy. Niestety nie udało się tego wygrać, więc teraz gram sam. No i tak, zaraz zaprezentuję umiejętności Janusza. Tutaj ma takie fajne O. Robię takie coś i robię takie coś i patrzcie jak giną. Ogólnie to dobrze jest maksować dwójeczkę. Na początku fajnie, że mi zebrało. Są w teamie razem, więc pewnie tutaj się porozumiewają i mnie olewają. Mają mnie gdzieś ogólnie i sami by to wygrali. Ale co ja zrobię? No więc tak, no... Może powiem coś tam innego. Na przykład, że byłem dzisiaj u fryzjera. Pewnie gówno was to obchodzi, przyszliście tu dla Smite'a, a nie dla
gównianych opowieści, ale dobra. No nie trafiło się. No i tak, zauważyłem, że zależnie od tego, jaką mam długość włosów, to inaczej się jakoś czuję, zachowuję. No ogólnie teraz mam takie krótsze, więc zachowuję się bardziej agresywnie. Czuję siłę, czuję energię, czuję moc. Mam entuzjazm, czuję, że to wygram. Chyba. No zobaczymy, jak będzie. O, jaki dwóch się złapało, tylko żebym nie trafił dwójeczką. Właśnie trzeba pamiętać, żeby tym trafić, bo to może przelecieć między nimi. Na przykład może być w środku. I dobrze jest z tym walić z bliska, bo wtedy jest duża szansa, że trafi. No i z daleka też jest szansa, że trafi. Ale ogólnie dwójka jest świetna na miniony, tam później to rozwala od razu. Ten ultimate jest też ciekawy, tylko trzeba nim po pierwsze trafić. A jest ciężki w użyciu. Jeżeli chcemy trafić przeciwnika na przykład stąd, to jak się rusza, to jest to strasznie kłopotliwe. Trzeba po prostu brać poprawki. O tym też zapominam, no to jest też ważna sprawa, bo ich spowalnia. Dobra, jest ultimate, więc ewentualnie zaraz można go zastosować, jak tutaj rozklepiam ich bardziej. Ups. Tutaj Thanatos już z ulti wystartowała, ja mu... no cóż, zabrane zabójstwo. No, ale... Ja to prezentuję i muszę pokazać swoje umiejętności. Chociaż nie są jakieś wybitne. Januszem akurat. No ja... Ja nie mogę tym, no. Za wcześnie tym strzelam i mi ucieka. W sumie teraz się uzdrowił, ale wcześniej można by go strzelić tym ulti już. No zrobię tak i zrobię tak. O. To może się skończyć teraz źle. Trzeba spadać. Cholerę, no. Chciałem postawić portal. Ale nie zdążyłem. Tą trójkę też postawiłem, nie wiem po co, bo tam była niepotrzebna kompletnie. W sumie mogłem ją sobie pod nogi jakoś dać, żeby zwiększyć prędkość. No, już biją na wieżę. To niedobrze. Dobra, Herkulesa. Może udałoby się wychwycić jakoś. W sumie to raczej nie skupiałbym się na tanku oczywiście, tylko na Kupidynie na przykład, albo Kwangu, którzy są słabsi po prostu. O, i teraz. Pięknie. Dobra, to Natus już go wykończy, tylko niech teraz spada, bo ja go... No właśnie, nie uratuję go tam. To było trochę samobójcze, niestety. Dobra, teraz tutaj mogą wyjść. Muszę też pamiętać, że można uciekać jedynką. Obawiam się, że stąd gdzieś mogą wyjść, ale nie wiem. Dobra, nie ma ich. Warty by się przydały. Więc następna wizyta w bazie to warty kupy rozstawię tutaj po bokach, bo są przydatne. Są bardzo przydatne. Tutaj w tych wejściach do dżungli. Dobra, na dwójkę lecę teraz. No nie trafiłem sobie. Tego ultimate'a jakoś trzeba będzie niedługo użyć. O, nie mnie. Dobra, zaraz będzie to.
A, że se tańczył i co? I co? No dobra, może to... Pięknie trafiło. No tutaj gracy dostałem. No i nikt nie zauważył Okwanga, który tak nagle wybił znikąd. No ale mimo to, to trafienie Herkulesa było fajne. Wziąłem poprawkę właśnie taką na jego tor ruchu. Uciekał bardziej na prawo. Ten Okwang będzie silny. Już to widać, ile tam ma zabójstw? 5. Czyli wszystkie u nich. Ja mam 2. No a 2 to na to jest 1. 2 zgony mam. Muszę trochę pobronić, zanim wrócą. Przydałoby się pozabijać minionków trochę. W celu oczywiście zwiększenia swojego poziomu. Dobra, jest kolejny, więc dwójeczkę oczywiście. Próbuję zmaksować, zobaczę jak to wyjdzie. No, gdyby te portale leciały prosto, to by było OP. To... tak mocno. Wszystkie miniony im ściągam. Dobra, ultimate jest, więc ewentualnie można go użyć. Można też go użyć na przykład do ucieczki. Ups. No to za bardzo tutaj ginie. Też trzeba będzie uważać na Okwanga, bo nie wiem gdzie jest. O. Panie. Jak on ma ulti aktywne, to ja nie jestem w stanie nic zrobić. Jeszcze potrafi się przenosić, więc... No. Więc wiadomo co. Tutaj przydałaby się ta tarcza taka, to się sanktuarium nazywa chyba. Cholera. Panie Thanatos, proszę nie ginąć. Thanatos nam tutaj ginie. Zbyt często, Nuła. Dobrze, bo tylko raz zginęła, a ja 3 razy. Głównie przez tego Okwanga, bo wyskakuje nie wiadomo skąd i... Miałem te warty kupić. Ale wieże nam zniszczyli już. Jesteśmy w trochę opłakanej sytuacji. Nie wiem jak jest komenda na warty. Wow. Kolejne świetne trafienie, bo tam ulti Nuły nie zabiło. A nam tutaj ładnie to wyszło teraz. Do cholery jasnej, no. Ten Aukwang mnie wykończy. O, już po nie. Aukwang, no. Trzeba na niego uważać. Za pamięci już lecą warty. Bo on jest niemożliwy po prostu. Teraz ten zginie. No chyba, że nie. Dobra, od razu postawię tam gdzieś z brzegu. Tutaj na mnie wyjdą jeszcze, ale tutaj już mogą wychodzić. Miałem nadzieję na wygraną. A teraz ta wygrana staje się coraz mniej prawdopodobna. No, nie trafiły sobie. Zrobię tak i zrobię tak. Dziesiąty poziom. To na to jest 8. Oni tam mają... 9, 10, 11. Okwang dominuje. Trzeba go uśmiercić. Dobra, leci warta. I tu poleci druga. A tu jest Okwang. I teraz chyba zniknął. Nie, jest. Ale teraz zniknął. Mordeja.
Być może pójdzie, nie, nie pójdzie tam, ale pójdzie tutaj. No, pięknie idzie. Dobra, tutaj z taką obstawą to nie mam na co liczyć, więc muszę się wrócić. Ale ta akcja wyszła ładnie. Tego Herkulesa już któryś tam raz trafiłem. Trzeci chyba. Jeszcze ten Aokwang w końcu zginął. Bardzo dobrze. Więc nie jest najgorzej, tylko te zabójstwa mnie męczą. Ze strony Aokwanga. Bo aż chyba wszystkie, nie? Nie wiem, czy tam 4 razy, czy 3 razy mnie zabił. Trzeba będzie wrócić się po relik i zapewne kupię tą tarczę, żeby przez 2 sekundy być odpornym na ataki. To się może przydać. O, widzisz panie, ja tu już mam wartę i nie wejdziesz. No co? Co skaczesz? No już widzimy cię. Tam też cię będę widzieć. O. A ty mnie trafiłem. No. Trzeba zwiewać. No, teraz nie trafiłem, to zbyt duża odległość była, mógł zrobić spokojnie unik. Ale co, panie? Ha, frajer. No dobra, nie taki frajer. Ale mam przerąbane już. Tam raz, dwa razy pobiliśmy wieżę, a potem już lipa. Minion trzeba zgarnąć. A ja się wrócę, żeby kupić sobie właśnie tą... O, samo kupiło, to dobrze. I może jeszcze jakąś wartę. Żeby postawić gdzieś tam, na przykład obok... A, teraz nasze te znikają. Co postawiłem, więc trzeba będzie postawić od nowa. Są nieocenione po prostu. Aokwang ma mało zdrowia, to może być szansa na niego. Dobra, Herkules gdzieś zniknął w dżungli i wyszedł z tamtej strony. Ta dwójka się szybko ładuje dosyć, ten portal w sumie też. Więc takie sprawne combo można wyprowadzić w miarę szybko. Ale proszę bardzo, już tam Aokwang przyleciał. Trzeba się wycofać. I ja sobie zmienię to z tym, żeby mieć zaraz obok literki D. Bo jak wciskam G, to czasem mi wskakują obie i nie chcę zmarnować na przykład oczyszczenia, które też w sumie nie wiem, czy się przyda tutaj. Albo w sumie na tego Cupidyna, bo on tam trochę blokuje tą swoją umiejętnością jedną. No tam jest Aokwang, bo serce wyskoczyło od Cupidyna. Już sobie damage, niedobrze. No jak się z odpowiedniej odległości to wystrzeli, to miniony padają wszystkie. Trzeba pamiętać o tej odległości. Nie weszło. Ultimate gotowy. Więc jak dobrze wyceluje, to kolejne zabójstwo. No, teraz prawie wszystkie. Oho. No i dupa. A tutaj widzę, że Cegus pisze na czacie, pozdrawiam. Niestety właśnie jak zacząłem nagrywać, to ciebie jeszcze nie było. Więc
nie miałem okazji cię wziąć do drużyny. No jest dupa, blada, bo już pod Feniksem stoją. Gdzieś tam poszli do dżungli. Ale za dobrej prognozy to nie ma. Już tam miliony działają. Aokwang 14, no, strasznie jest tutaj silny. No on idzie głównie pod moc magiczną i szybkość ataku tutaj widzę. Zabiliby Siora. To jeszcze gorzej. My ledwo tam wierzę. Raz na 5 minut zaatakujemy. W sumie jeszcze jeden atak i można by było ją rozwalić, ale nie mamy jak podejść nawet, bo nas biją i to bardzo. Thanatos tutaj nam nafidował trochę na początku. Ale głównie chodzi o tego Aokwanga, o właśnie. No tego nie widziałem akurat, bo byłem plecami odwrócony. No i mamy Deicide. I mamy poddanie. No i zgodzili się, nawet nic nie naciskałem. Niestety ludzie, tak wyszło, ale przynajmniej zaprezentowałem kilka fajnych akcji, z tym na przykład wykorzystaniem tego ultimate'a. A to trafienie. Czasem można tak fajnie trafić. W sumie to odległość była dosyć mała, ja widziałem jak całkiem sporo odległości już tak pod koniec tego zasięgu ulti zabijają. Ale myślę, że pokaz się udał. No niestety tutaj Thanatos nie dał rady. Co tam? Karla głowa? Więc w sumie to by było na tyle ludzi w tym odcinku. Zatem dzięki za oglądanie i trzymajcie się, do kolejnej wkrótce. Myślę, że w następnym ogram Hibo albo jednego z bogów zaproponowanych pod odcinkiem 19. Tam jest ich dosyć sporo.